No, było tego dosyć sporo, ale jakbym tak ktoś mnie w środku nocy obudził, to na pewno bym wspomniał o husarzach Andrzeja Wiktora. Niesamowity pomysł, żeby właśnie zrobić to nie w konwencji, załóżmy, walki, nie w konwencji jakiegoś przedstawienia, tylko po prostu w konwencji fotografii studyjnej. No, gdzie tam w XVII wieku nie było fotografii studyjnej, wiadomo. W związku z tym jakby połączenie tych dwóch elementów, czyli tego naszego świata właśnie kreowanego w studiu ze strojem i z atmosferą i z całym klimatem XVII-wiecznych rycerzy, bardzo fajnie wyszła ta konfrontacja i mieliśmy świetną fotografię. Ninias, które pamiętam jako laureata Grand Prix. Czarno-białe zdjęcie, bardzo subtelne, bardzo delikatne i fantastycznie zrobione. To znaczy widać, że autorka wie, że trzeba umieć sfotografować, żeby w ten sposób wyrazić pewną jakąś myśl i zainspirować odbiorcy do wielu interpretacji. Grand Prix Wielkiego Konkursu Fotograficznego autorstwa Pawła Młotkowskiego. Słoń niewolnik własnej potęgi. Bardzo piękny, bardzo intymny, mądry fotoreportaż o tym, jak wygląda życie słonia w niewoli. Jest jeszcze taka fotografia, którą pamiętam, mam przed oczami. Jest to fotografia Mew. W bardzo zrównoważonej, takiej jasnej, można powiedzieć, białej tonacji. Delikatne są tam jedynie zarysy tych ptaków i jedyne kolorystyczne akcenty, które to burzą, to są dzioby. Ach! Jedno z moich ulubionych zdjęć. Zdjęcie, które jest po prostu genialne. Fotografia makro pod tytułem Elvis. Pokazująca muchę. Jest to makrofotografia wykonana z taką specyficzną ferią kolorów i ukazująca tego bohatera w sposób no, rzadki i wyjątkowy. Pokazuje nam coś, czego nie możemy zobaczyć. No bo czy ktoś z nas wie tak do końca, jak wygląda mucha? W kategorii makro na pewno nie. I bardzo doceniam tę funkcję fotografii i możliwości techniczne, które się pojawiły, że nagle my możemy zajrzeć w świat, o którego istnieniu wiemy, ale nie wiemy do końca, jak on wygląda. A dzięki temu zdjęciu, tak, wiem dzisiaj, jak wygląda mucha. Tak naprawdę, we wszystkich detalach. To jest genialne zdjęcie.